Cała Polska czytała balladynę w ramach corocznego Narodowego Czytania. Tarnobrzeg włączył się w akcję, choć zrobił to w nietypowy ze względu na pandemię sposób. Balladyna Juliusza Słowackiego to tegoroczna lektura, którą czytano w całej Polsce w ramach akcji, której inicjatorem, jak co roku, była Kancelaria Prezydenta RP. W Tarnobrzegu, chcąc krzewić literaturę i kultywować tradycje, czoła pandemii stawiły Tarnobrzeski Dom Kultury wraz z działającym przy nim Teatrem Czwartek, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna. Zachowując wszelkie środki ostrożności obowiązujące ze względu na pandemię, akcję Narodowego Czytania przeprowadzono pomyślnie. Wyłonił się taki pomysł, aby to było takie słuchowisko na żywo w formie happeningu, po to, żeby zaznaczyć, że to czytanie się odbywa, a jednocześnie, no, żeby nie zawsze było tak samo, nie może być w tym roku tak samo, czyli nie możemy podawać sobie książki, nie możemy się gromadzić, w związku z tym postanowiliśmy, że my przeczytamy. Teatr Czwartek, Tarnobrzeski Dom Kultury bardzo chętnie do tej inicjatywy dołączył, podzieliliśmy role i tak oto spotykamy się w urzędzie, ponieważ no, to jest takie centralne miejsce naszego miasta. Poza tym rzecz jest też o władzy, w związku z tym też pewne refleksje mogą się nasuwać w związku z tym miejscem. I chcemy, żeby wszyscy ci, którzy po prostu przechodzą przez centrum miasta, którzy robią zakupy, którzy może zatopieni w swoich myślach i sprawach usłyszą nagle głos balladyny, Kirkora, Pustelnika, zatrzymają się, zaciekawią, co to jest takiego. Być może w ten sposób możemy dotrzeć do tych, którzy nigdy nie brali udziału w takich inicjatywach, bo trochę jest tak, że biorą w nich udział ci, którzy już i tak tematem są zainteresowani, czyli czytają książki, czy są związani z bibliotekami, czy z działalnością kulturalną. A tym razem mamy okazję dotrzeć do tych, którzy właśnie być może książek nie czytają, albo na przykład czytali jej balladynę bardzo dawno temu i już nie za bardzo pamiętają, o co tam chodziło. Akcję w Tarnobrzegu rozpoczął prezydent miasta, odczytując słowa Juliusza Słowackiego, będące wprowadzeniem do balladyny. Rozpisałem się długo, a zamierzałem był tylko napisać autorowi Iridiona na pamiątkę balladynę poświęca Juliusz Słowacki. Paryż dnia 9 lipca 1839 roku. Warto Narodowe Czytanie propagować, ponieważ no, to są książki, to są lektury przeważnie, które znamy może z dzieciństwa, a potem już dorośli do tego nie wracamy. Natomiast tu będzie takie nowe pokazanie tego tekstu w taki świetny, wydaje mi się, sposób i ciekawy, że po prostu zachęcimy do czytania. Do powrotu do tych lektur. Jaką rolę pani dzisiaj otrzymała? Udało mi się, że dostałam rolę von Kostryna, czyli żołnierza. No, trudno mi się będzie chyba wcielić w tą rolę, ale no, będę się starała jak mogę. Nawet mam rekwizyty odpowiednie, czyli miecze, bo będę tutaj zabijać kogoś. Lekturą kolejnej odsłony akcji Narodowego Czytania będzie moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej.